Hallo, guten Morgen, guten Tag, Servus, grüß euch, hi, wie geht's? Hallo. Hallo, cześć, witajcie. Tak się trochę zamyśliłam, bo myślałam sobie o tej teorii względności. Ale tak właściwie to nie o tym mieliśmy dzisiaj rozmawiać. Względnych jest wiele rzeczy. Można względnie dobrze wyglądać, można mieć u kogoś względy, ale są też zdania względne. I o zdaniach względnych i zaimkach względnych będziemy sobie dzisiaj mówić. Ale zaczniemy od bardzo prostego zdania. Na pewno je zrozumiecie. Das ist ein Mann. To jest mężczyzna. Seine Frau arbeitet in der Bank. Jego żona pracuje w banku. No dobrze, a po co mi te dwa zdania? No bo gdybym chciała powiedzieć... To jest mężczyzna, którego żona pracuje w banku. O, ten właśnie. To jak to powiem? Das ist der Mann, dessen Frau in der Bank arbeitet. To jest mężczyzna, którego żona pracuje w banku. Dessen, którego, odnosi się do tego rzeczownika, do rzeczownika der Mann. Widzicie tu jeszcze jedną rzecz? Arbeitet stoi na końcu tego zdania, którego żona pracuje w banku. Dessen Frau in der Bank arbeitet. Jaki mamy tutaj szyk? Końcowy. W zdaniach względnych czasownik stoi zawsze na końcu tego zdania. Dessen Frau in der Bank arbeitet. Ja zawsze Wam mówiłam czasownik na drugim miejscu. Tutaj Wam powiem czasownik na końcu. W zdaniach względnych czasownik wędruje na koniec zdania. To dobrze, a teraz jak to jest w rodzaju żeńskim? O, to jest ta żona. Das ist die Frau. Das ist die Frau, mit der ich gestern gesprochen habe. To jest kobieta, z którą rozmawiałam wczoraj. I tak to wygląda. Das ist die Frau, mit der ich gestern gesprochen habe. Der, zaimek względny, odnosi się do rzeczownika die Frau. No dobrze, a dlaczego tu jest der i w ogóle mit? I dlaczego ja tu tyle rzeczy podkreślałam? Pamiętacie coś takiego jak reakcja czasownika? Sprechen mit, rozmawiać z... Tak jak po polsku, rozmawiam z kobietą. Z którą? Mit der. Bo to mit dotyczy czasownika, odnosi się do czasownika sprechen. Sprechen mit. Dlatego mamy mit przed zaimkiem względnym. Jak też widzicie, zaimki względne odmieniają się. Odmieniają się przez przypadki. Dokładnie tak samo jak rodzajnik. Mieliśmy to też tutaj w rodzaju męskim. Dessen. Dessen to był genitiv. Którego? Tu... Mamy dativ, bo mit łączy nam się zawsze z datiwem. Mit der, z którą. A teraz zajrzymy sobie do rodzaju nijakiego. Das ist ein Kind. Das ist das Kind, das irgendwann ein Astronaut wird. Jak to nam wygląda? Ano tak. Das ist das Kind, das irgendwann ein Astronaut wird. To jest dziecko, które kiedyś z pewnością zostanie astronautą. No może z taką pewnością to nie. Zobaczymy, co z niego wyrośnie. Ale das, zaimek względny, które odnosi nam się do rzeczownika. O, chodź tutaj. Das Kind. Das, nasz nominativ, mianownik. Das Kind. To jest dziecko, które. Jak widzicie, to nie jest takie skomplikowane. Pamiętamy o odmianie rodzajnika. Ona się gdzieś nam tutaj za chwilę pojawi. W tabelce. Tabelkę znacie już na wyrywki w lewo i w prawo. No i o czym pamiętamy? Uwaga! Czasownik na końcu zdania. W zdaniu względnym czasownik zawsze stoi na końcu. Das irgendwann ein Astronaut wird. Dann die Frau, mit der ich gestern gesprochen habe. Tu jeszcze mam piękny perfekt, tak? Gesprochen habe, particip perfect i odmieniony czasownik haben. No i nasz mężczyzna, od którego wszystko się zaczęło. Das ist der Mann, dessen Frau in der Bank arbeitet. To co? Poćwiczymy sobie. Mam dla Was jeszcze kilka przykładów. Zacznijmy od zdania. To ist ein Junge. Er kann mir gut zuhören. Teraz chciałabym powiedzieć, że Tom to chłopak, który dobrze mnie słucha. Trochę dziwnie brzmi po polsku, ale który słucha zawsze tego, co ja mówię. O, to tak będzie lepiej. Ułożymy sobie takie zdanie. Tom... Ist. Czasowniki sobie darujemy, prawda? Bo najważniejsze są teraz zaimki względne. To ist ein Junge.
Oh, ich ist gleich hier. Na, ich ist gleich hier. Na, ich bin die Dauer auch. Ist ein Junge. Alle, das ist Dauer. Der mir gut zuhören kann. Und da ist mir so viel, das ist Dauer. Tom ist ein Junge, der mir gut zuhören kann. Der seinen Slendik tudel und noch in meinem Schädel-Czownika ein Junge. I co mamy na końcu? Czasownik. To był rodzaj męski. Teraz rodzaj żeński. Sarah ist eine Person. No dobrze, może nie odkrywcze jest to zdanie, ale sie ist zuverlässig. Sarah ist eine Person, die zuverlässig ist. Sarah ist osobą, na której zawsze można polegać. Czyli Sarah ist eine Person, eine Person. Oh, może tak, żebyśmy widzieli E. Eine Person. Mamy zaimek względny die. I zuverlässig ist. Na końcu zdania pojawia nam się czasownik. Sarah ist eine Person, die zuverlässig ist. Die zaimek względny, która odnosi się do eine Person. Męski, żeński, nijaki. Idziemy sobie dalej. Mam. Lea ist auch eine Person. Aber Lea ist vor allem ein Mädchen. Es lacht gern. Oder spricht gern. Spricht. Czyli Lea ist ein Mädchen, das gerne spricht. Lea ist ein Mädchen, das immer gerne spricht. Spricht, na końcu zdania. Das, zajmę względny, po polsku, która, odnosi się do rzeczownika das Mädchen, który tutaj stoi. Który tutaj jest w rodzaju nijakim. Das Mädchen. Jeszcze sobie zobaczmy w genitywie, jak to będzie wyglądało. Lea ist ein Mädchen, dessen Ideen immer witzig sind. Co to będzie znaczyło? Której pomysły zawsze są zabawne. Której? Mamy genitiv. Also Lea ist ein Mädchen, dessen Ideen immer witzig sind. Czego nam brakuje? Liczby mnogiej. Zajmki względne pojawiają się też w liczbie mnogiej. No bo przecież rodzajnik też jest w liczbie mnogiej, prawda? Nie to, że on tam znika. Dobrze. To weźmy na przykład przyjaciół. Meine Freunde sind Menschen. Może znowu mało odkrywcze zdanie. No ale zacznijmy od takiego. Meine Freunde sind Menschen. Ich treffe sie oft. Czyli meine Freunde sind Menschen. Czego tu nie ma? Rodzajnika nieokreślonego. Dlaczego go tu nie ma? Bo w liczbie mnogiej go nie ma. Więc mamy meine Freunde sind Menschen. Co nie znaczy, że nie ma tam zaimka względnego. Mamy die. W liczbie mnogiej. I jak to będzie? Ich treffe sie oft. Meine Freunde sind Menschen, die ich oft treffe. Meine Freunde sind Menschen, die ich oft treffe. I właśnie to teraz idę zrobić. Idę spotkać moich przyjaciół. Also, ich gehe meine Freunde treffen. Danke. Tschüss.